Brakuje mi w polskiej polityce jednej rzeczy, czyli takiego odniesienia do tego, jak powinniśmy traktować relacje z Chinami. Z jednej strony bardzo mocno widać rywalizację amerykańsko-chińską. Ona się przebija zarówno w przestrzeni militarnej, jak i w przestrzeni gospodarczej i wpływa na państwa różnych regionów. Europa Środkowa jest bardzo istotna, dlatego że jest tak naprawdę taką bramą do Europy Zachodniej. Doskonale to zrozumieli Amerykanie przy okazji inicjatywy Trójmorza i innych projektów, jak i Chińczycy, którzy intensywnie szukają dróg wejścia do Europy Zachodniej czy Europy Wschodniej i Środkowej. Dlaczego brakuje jakby jasnego podejścia? Rywalizacja, ponieważ nie przerodziła się w konflikt jeszcze i oby się nie przerodziła w konflikt militarny, odbywa się w różnych przestrzeniach, na przykład w przestrzeni wywiadowczej. Bardzo duży nacisk kraje Europy Zachodniej kładą na przykład na zwalczanie niektórych firm telekomunikacyjnych chińskich. Całe rządy deklarują się, odchodząc od niektórych rozwiązań chińskich, traktując je jako niebezpieczne. To znaczy, że ta rywalizacja czy to zmaganie przybiera już coraz wyższy poziom. Z naszego punktu widzenia to niebezpieczeństwo, czy ta rywalizacja powoduje zarówno niebezpieczeństwa, jak i też pewne szanse. Nie do końca dla mnie jasne jest, jaką rolę będzie odgrywać tutaj Federacja Rosyjska. Ponieważ Federacja Rosyjska ma swoje wewnętrzne problemy, też bardzo chętnie na pewno dołączyłaby się do różnych lokalnych konfliktów, podsycając je tak, żeby zdobyć pewną przewagę, czy gdzieś móc projekcję własnej siły przeprowadzić. Obawiam się, że Rosja będzie wykorzystana w tym konflikcie i niekoniecznie może być to odbicie z korzyścią dla nas. Jakby w kontrze do tego widać też zwiększone zaangażowanie amerykańskie. Stany Zjednoczone w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w krajach bałtyckich bardzo mocno widać postawiły na realizację zobowiązań w ramach NATO obronnych, militarnych.